Siema, z strony Tomasz. W tym odcinku pokażę Wam moje nowe morskie akwarium Reefer 350. Ale najpierw zobaczcie, jak go budowałem. Piasek już dodany, on się potem wymiesza. Mamy 3 worki żywego piasku, żeśmy dali prosto z oceanu. To się potem wszystko wymiesza jeszcze. To tylko tak, żeby jakoś było. Piasek jest, teraz będziemy wodę wlewać. Siema, a więc woda jest dodana, system już pracuje. Piasek jest, kamienie są. Pora dodać bakterie i zacząć życie w tym akwarium. Żywe bakterie. I tak właśnie zaczęło się życie. A więc to jest akwarium. Jest to firmy Red Sea. Są praktycznie dwie firmy na rynku, które mają najlepsze akwaria. To jest Waterbox i Red Sea. To jest praktycznie top of the line. Nie ma nic lepszego. Jest to akwarium firmy Red Sea Model Reefer 350, czyli ma 350 litrów. Akwarium składa się z dwóch części. Ta pierwsza część to jest właśnie to jest akwarium i dolna część to jest tak zwana sump. To jest, gdzie te wszystkie filtry są. I teraz, co ile kosztowało, jak to wygląda? Zobaczmy sobie bliżej. A co właśnie mamy to akwarium? To jest wiadomo, że gruba, zobaczcie, jaka gruba szyba to jest. W składzie tego przychodzą tak, dwie lampy na górze, które są 90,
Tak one wyglądają z bliska. One są w pełni programowalne. Mogą symulować fazy księżyca, światło księżyca i mają świecą różnymi barwami. Tutaj przychodzą tak zwany wave maker. To jest to na magnesiku. To jest coś, co wytwarza nam fale morskie. Są dwa, jeden po jednej stronie i drugi wave jest po drugiej stronie. Też na magnesiku, to można różnie ustawiać. Prędkość pulsowania, jego siłę pulsowania, wszystko można sterować. Przychodzi to z tym kabinetem, którego zbudowanie to praktycznie sporo czasu zajmuje. I teraz co jest w takim gabinecie? Wszystko, co jest po lewej stronie, jest częścią tego całego pakietu. Czyli tak, może zaczniemy sobie od góry. Już piasek tutaj jest, kamienie są. Tutaj na górze, jak ściągniemy tą przykrywę, są tutaj, bo tego muszę zacząć, są trzy takie rurki, prawda? Ta to jest spływ, czyli po prostu woda tutaj jest, ona przez te kratki sobie wpływa do tego pomieszczenia overflow i tą rurką sobie spływa do tego sampa, którego zaraz wam pokażę. Ta środkowa to jest spływ awaryjny, gdyby coś się stało, że ta się zapcha, czy zawór jest zamknięty, ta rurka zawsze jest otwarta, woda tą rurką zawsze spłynie na dół, czyli po prostu nam akwarium nigdy nie przebierze wody. I tu jest powrót wody do akwarium, czyli po prostu woda sobie spływa, wchodzi nam do tych wszystkich filtrów i z powrotem jest pompowana do góry i wychodzi sobie tutaj tą rurką. I ten proces jest cyklicznie cały czas powtarzany. Teraz tak, tutaj jest tak zwany sump, nie wiem jak się to po polsku nazywa. Więc ta pierwsza ruła, to jest właśnie ta ruła, ta z prawej strony, gdzie ta woda sobie z akwarium sobie spływa tą rułą tutaj na dół. Tu się reguluje szybkość tego spływu. Ta druga rurka, czyli ta środkowa, jak widzicie, to jest ten spływ awaryjny. Gdyby ten zawór był zamknięty, by się zapchał, coś by się stało, woda w akwarium nam nie przebierze, zawsze tą środkową rurką ona sobie tutaj spłynie. I trzecia to jest pompowanie z powrotem. Teraz jak to wygląda? Mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć pomieszczeń. Na początku woda wpływa do filtrowania i tutaj jest taki koszyczek plastikowy i tutaj jest taki koszyczek tak zwany skarpeta, to się czyści, wymienia. Więc woda sobie wpływa do tego zbiorniczka. Przechodzi ona przez te koszyczki, przeczyszcza się i wchodzi do drugiego pomieszczenia. Tu jest drugie pomieszczenie, jest to oddzielone tutaj tą przerwą. To można tutaj do góry dźwignąć, tego się można pozbyć. Ja wolę to mieć. Jak to się ma zamknięte, to się nazywa refugin. Tutaj można mieć dodatkowe jakieś elementy do filtracji, tu można sobie jakieś tam roślinki też, które będą filtrowały. Można hodować jakieś kapipat, czyli to są takie małe stworzonka do jedzenia. To ma wiele zadań. Tutaj mam włożone dwie grzałki, 200 W każda. Dlaczego dwie grzałka? To jest, jak ktoś się ma w tym akwarium popsuć, to będzie grzałka. Grzałka się może w każdej chwili skopać, może się nie wyłączyć, może się włączać, więc jest zabezpieczone. Mam to zabezpieczone na dwa sposoby, zaraz wam pokażę. Ta górna grzałka jest ustawiona, jest tutaj czujnik, pokażę wam potem. Jeżeli temperatura wody spadnie poniżej 77 stopni Fahrenheita, to grzałka się włączy i ma się wyłączyć na 78 czy 9, nie pamiętam, tam jest. To jest sterowane czujnikiem. I tutaj, co wam zaraz pokażę, tu jest gniazdko numer 3, które się automatycznie włącza lub wyłącza przy odpowiedniej temperaturze. Jeżeli ta grzałka by nawaliła i się nigdy nie włączy, to się włączy druga grzałka, która ustawiona jest o 1 stopień niżej niż tamta. Czyli po prostu się nie włączy, temperatura będzie dalej spadała o kolejny stopień, czy włączy druga grzałka. Druga grzałka bazuje na dwóch pomiarach, które wam też pokażę. I tutaj jest czujnik z tego. Czyli widzimy, teraz temperatura jest 78,3. Jak zjedzie na 77, to ona się automatycznie ma włączyć.
Więc jak mówiłem, tutaj wchodzi do refugin. Następnie woda po przejściu, po ogrzaniu przejdzie do kolejnego pomieszczenia. I tu jest pomieszczenie filtracji, tu jest tak zwany skimmer, to jest coś, co będzie takie bańki piany tu robiło, to będzie wyciągało nam proteiny z wody, będzie oczyszczało, będzie po prostu pozbywało się elementów, które mogą się rozłożyć i zniszczyć parametry wody. I jak to zacznie działać, to potem przejdzie to tam w prawo, przez kolejny filtr i do prawej komnaty. I tu jest ta prawa komnata, to jest właśnie ta ostatnia. To jest ta. Gdzie jest tego te białe urządzenie, to jest pompa. I tutaj właśnie jest system odprowadzania z powrotem wody do góry. I tu jest, tu mam jeszcze podłączone pompy do dozowania. One na razie są wyłączone, bo nie ma potrzeby. Tu będzie dozowane alkalinity, tu będzie dozowane magnezjum. I po drugiej stronie, nie wiem czy tutaj widać, tutaj mam masę czujników. Czujnik temperatury to jest pierwszy. To właśnie do tej pierwszej grzałki. Drugie to jest czujnik do nasolenia. Trzeci to jest, nie pamiętam do czego, bo on tak nie działa. I czwarty to jest czujnik pH wody. I z boku są te czarne, to są dwa czujniki jeszcze do tej drugiej grzałki. Teraz ten zbiorniczek tutaj to jest tylko woda RODI. On jest podłączony do takiego spływaka, który tam jest. Będzie go widać. O, taki spływak tam gdzieś jest. O, tam go widać tak po środku mniej więcej. O co w tym chodzi? Chodzi o to, woda po prostu po jakimś czasie paruje. Trzeba tą wodę dolewać. To żeby wodę nie dolewać, to w tej ostatniej komorze jest taki spływak. Jeżeli ta woda za nisko zejdzie, ten spływak opadnie i się otworzy zawór i z tego zbiorniczka nam się doleje woda. Dzięki temu woda zawsze w akwarium jest, ma taki sam poziom. To jest zwykła woda RODI, nie jest woda słona. Dlaczego? Ponieważ jak woda paruje, to woda parowuje, ale sól nie. Sól po prostu nam zostaje w akwarium. Teraz ile to kosztuje? To co wam tutaj pokazałem, czyli tego te szkło, te dwie lampy, te wavemakery i to wszystko co tutaj jest, to jest $3200. Dużo, niedużo, nie tak dużo, znaczy nie jest to mało, natomiast jest to naprawdę dobra cena, ponieważ osoba, której ja to kupiłem w sklepie, sprzedała mi to nowe, zamówione producenta, bez podatku, opuściła mi jeszcze 200 zł i dodatkowo 15% zniżki na wszystkie artykuły, 3200. Teraz po drugiej stronie jest cała elektronika. To jest dodatkowe rzeczy, które trzeba kupić, może nie trzeba. To mam pompę do dozowania właśnie, która się automatycznie będzie dozowała. W razie wyłączona, to jest ekstra, to jest $250. Druga pompa $250. Tu jest komputer, który wam zaraz pokażę, który wszystkim tym steruje. To nie, tego nie, jeszcze raz nie musicie mieć, to po prostu jest dla mnie ekstra. Tutaj mam właśnie kalcjum, tu mam alkalinity zbiorniczek, tu jest waste, zaraz wam wytłumaczę do czego tu jest. Tu jest system do automatycznego testowania wody. Mogę sobie wybrać kiedy ma się testować kalcjum, alkalinity i magnezjum. Automatycznie po prostu on będzie testował. Taki wężyk tam idzie do tej ostatniej komnaty, taki jeden z tych czarnych. On tą wodę pobiera, testuje tą wodę i oddaje tą wodę do tego zbiorniczka, ona potem do wyrzucenia jest. To jest bardzo fajne, ponieważ żeby i w zależności od tego, jakie te parametry wody będą przetestowane, automatycznie te pompy przez komputer będą dozowane. Komputer wie, jakie ma być ustawienie kalcjum, jakie ma być poziom alkalinity, jak jest za niski, to komputer automatycznie dawkę doda, żeby utrzymywać zawsze stały poziom. Tutaj są dwie inteligentne to już wszystko mówiłem, do tej drugiej grzałki jest system kontroli. Tu mam dwie inteligentne gniazdka. Każdy można osobno programować, kiedy ma się włączyć, kiedy ma się wyłączyć, jakie sondy mają go kontrolować. Przykładowo skimmer mam na tym pierwszym wyłączony, na drugim i trzecim mam te wavy ustawione, a to są urządzenia do kontrolowania właśnie tych fal tutaj.
Tylko ja to z aplikacji robię, ale tutaj też takie są. Tam jest urządzenie do sterowania pompą. Tak to wygląda. To tutaj, te dodatkowe bajery, to jest 2000 baksów. To nie jest potrzebne dla kogoś. Natomiast ja lubię takie bajery, ja lubię elektronikę, więc to jest bardzo fajna rzecz. I naprawdę przydatne, bo nie trzeba dużo czasu przy akwarium spędzać, aby kontrolować rzeczy. To wszystko się same kontroluje, wszystko same się sprawdza. I teraz wam pokażę właśnie, jak ja to kontroluję. Jeszcze raz jest taki rzut. Weźmiemy, jak to wygląda. I tutaj właśnie mam tableta zainstalowanego. Niech on tylko się włączy. Ja nie jestem zwolennikiem iPadów, a poczekajcie chwilę, ale akurat to mam pod ręką. Oczy z palca muszę czytać. Okej, tutaj, to ciekawe. No i tu jest właśnie ekran tego całego komputera. Jako mi to te dane pokazuje. No i mam tutaj, to wszystko można w pełni naprawdę, może wyłączę tak, to wszystko można w pełni programować, jak się kurde chce. Więc mam tutaj, próbuję złapać ostrość. Pierwsze to jest właśnie nasolenie wody. Mam ustawione alarmy, że jak za nisko czy powyżej wyjdzie, to mi się alarm włączy, na SMS-a się wyśle. Tutaj jest pH wody. To się alarm co chwilę mi się pojawia, ponieważ 8,1 musi być minimum, ale akwarium jeszcze jest bez ryb, ona się robi tak zwany cycling, to jest. Tutaj mam temperaturę wody w sieci, minimalna, maksymalna, jest utrzymywana cały czas. Tempomiar tutaj nie działa. Tu mam właśnie tego, to jest każdy z tych tutaj, tych przełączników, które właśnie na tej listwie jest. No i przykładowo widzimy, że mam tutaj światło, na przykład włączymy sobie teraz lewe światło i prawe. Teraz obraz na kamerę się troszkę skopie, ponieważ to światło ultrafioletowe, one źle będzie w kamerze wyglądać. To troszkę potrafię to się włączy, bo one są w ogóle wyłączone. O, teraz to świeci. Więc teraz cały taki obraz jest niebieski, ponieważ światło jest ultrafioletowe. Wyłączmy te lampy. Tu mam właśnie tego do Wave'a. Niech to działa. Tu są właśnie pomiary wody, które mam teraz wyłączone, ponieważ akwarium się cykluje, to mi nie jest to potrzebne. Tu sobie jeszcze dokupię zaraz, coś sobie wam pokażę. To jest przepływ wody, będzie mi pokazywało. Tutaj jest zużycie watów tego na każdy z tych urządzeń. Widzimy, że pompa, która oddaje wodę 25 watów, 0,3 ampera pobiera, nic więcej nie jest pobierane tutaj. Tutaj pompa będą działać, wszystko będzie pokazywać. To naprawdę wszystko jest w pełni konfigurowalne, można sobie alarmy ustawiać i to konfigurować. Do tego tutaj są te łyby właśnie, co wam mówiłem. To by trzeba było troszkę inaczej pokazywać. Lampy mam wyłączone. Tu właśnie jest częstotliwość tych fal. 40% mocy każdy z tych wave'ów produkuje falę. Można regulować, jaka fala ma być produkowana, z jaką prędkością i tak dalej. A więc tak to wygląda. Teraz jest tutaj okres cyklingu. Polega to na tym, że akwarium musi ten biologiczny filtr wytworzyć. Czyli po prostu się dozuje troszkę tego amonia. Dodałem do tego bakterie, które mają się po prostu rozwijać. I polega to na tym, że po pewnym czasie wytworzy się taka ilość tych bakterii, że będą amonię, która szkodliwa jest, będą przekształcać na nitrate, a następnie nitrate na nitrate, czy na oba to jest. Tak czy inaczej to będzie troszkę trwało. To może trwać nawet do miesiąca czasu. Potem się wytworzy taka ilość bakterii dobrych w tym akwarium,
że można ryby dać. Bo jakbym teraz te ryby dał, a nie mam wytworzonej dobrej ilości tych bakterii dobrych, to ta ryba poprzez same życie w tym akwarium, oddychanie i jej odchody, ona będzie wytwarzała amonię. Że nie ma wystarczającej ilości bakterii, aby tą amonię przekształcić na nitrate, no to po prostu ta amonia będzie po czasie będzie coraz większa i ryba nam po prostu padnie. Przecyklingować. No właśnie w tym procesie jestem. Tu właśnie mam te testery do testowania amonii, ponieważ tamta maszyna amonii nie testuje. Tak to wygląda. Zapraszam do komentarzy. Może ktoś z Was w Polsce też ma akwarium morskie. Może macie jakieś filmiki. Wrzucajcie w komentarzach. Hejka.